Miał być geeky, ale jest nie. Ja tylko na Matiego tak czekają. Zobaczymy, jak mój angielski też. Łoś, dzień dobry. Ojej! Tak, dwa dni wolnego. Pierwszych gości. Hotelowych. Welcome in Windy. Hey, Łukasz. How are you? Hello. Everything good? Everything good. Yes. Perfect. Okay. Happy you're here. Yes. All good? Nice all good on the... Yes. He will take it. How are you? Okay, nice to see you. Yeah, very well, thanks. He will take finally it. Here. Finally got there. Yeah. How do you feel? Yeah, good, very good. Yeah, excited. Did you sleep well last night? Yeah, so good, yeah. Yeah. How are you? Everything good? Nice to meet you. Manuel. So, whatever you need from us. Perfect. Let us know. Thank you very much. Everybody speaks English, so everybody can help. Yeah. He's been working. You're gonna fill my belly. Of course. English breakfast. Yeah. Oh, yeah. He's the longest guy working with the national team. How long? He started 17 years. Oh, really? Yeah, 17 years. Yeah, long time. Yeah. You must do good food. This I don't know. You have to try. Yeah. No, it's not good. You have to try. So. Yeah. You know. Don't lie, always say it. Do you have any diets? Normally before games, just loads of carbs, really. But I'm not too fussy with food. But you don't have any allergies? No allergies. Nothing. I'm sure you will. Yeah. Find some good food here. If not, you just let me or Radek know, because Radek is helping me always. So. As we go along, I can. Yeah, for sure. We can discuss always. Yeah. If you need anything, just special besides that, because here, just let me know so we can always prepare something. Okay, for sure, we have some special food as well. Yeah, like carbonara before games. Yeah? Carbonara, you know, carbonara? Yeah, yeah, I like that. But before game? Yeah, normally, yeah. Or the night before. Night before. Before, yeah. Cześć, w porządku? Masz taki samochodem na koło? Tak. No, w sumie lepiej to nawet dla mnie. Ile jechałeś? 3 godziny? 3,5. Na drugim piętrze mieszkasz, wiesz. Ale gdzie jest? Minus 1, tak? Wyjeżdżamy. Okay. Dzięki, Jacek. To już 3 godzinki na miejscu, tak? 3,5, no. W porządku. Także szybko. Szybko. 0-0. Nie udało się tam nic. Ciężko. W takim meczu mogliśmy przegrać, wygrać. Wszystko się mogło stać. W sumie cię muszę przywitać po długiej przerwie, no. Dziękuję, że mogę. Tutaj to najwyższy. Ostatni raz. Na razie myślę, że zdrowie dopisuje. Teraz już wszystko w porządku. Reszta się ułoży. No, wszystko jest dobrze. Za chwilę nowego kolegę jeszcze poznasz. A jest już? Już właśnie spożywa coś tam. Więc... Ale... Cześć. No zobaczysz. Czy już opanował. Oceniamy właśnie. Proszę bardzo. Właśnie zobaczymy, na jakim stanie. Co mówisz? Zobaczymy, jak mój angielski też. English is wysoki. Dzień dobry. Hi, okay. Nice to meet you. I learned this. Witam. Tego meczu nie zagrali, bo od razu już ten, nie? Chyba nie. Siema. O 11 miałeś być. Nie. Bo to jeszcze dojeżdżasz, nie? Trzeba, ja nie wiedziałem. Daj żyć. Dzień dobry. Good morning. I say dzień dobry in the evening. Dobry wieczór. Dzień dobry. Oh man. Ciema. Hi, hello, something like that. Yeah, okay.
You look better now. Yeah. It's nice out there. Yeah. And I have a question. Have you ever been in Poland? Never. Okay, so no. Saturday? First time, yeah. First time, yeah. Yes. Yeah. Excited, yeah. And I heard when you learned the anthem. Yeah, yeah. I've learned, I know the anthem. I know the anthem, yeah. I've been practicing the anthem. First time. Putting it on. First time. That's amazing. Happening. Yeah. That's happening. So proud. And he's so proud. So I was saying that to my family. We've been speaking about it. It's so sad that he's not here. But yeah, but still looking. He'll be looking. Yeah, yeah. Definitely. Definitely, yeah. Better this one? Yeah. Okay. Hello. Hi. How are you? You good? Yeah, I'm good. It's perfect. I feel amazing here. Mm-hmm. Oh, brilliant. Huh? Yeah. It will be good day. Can we play Hungary here as well? Is anything? You can find a way. Did you see Glick right there? No, not yet. Did you see the image? Yeah, I heard about it. What do you think in Warszawie, if you don't know? I don't know. Słoneczko. My się w tej Warszawie kisimy, to jest skandal. Siema. No rybka nagle jest, tak? Do Hiszpanii. Ty, jaka czerwona? Bo słyszałem, że... Bo nie widziałem, co się wydarzyło. Skrobnięcie delikatne. Powyżej kolana. Po blisku dostałem, w sensie, wiesz, tak sytuacja była. Sędzia taki zdał tam faul dla nas, chyba, czy dla nich, dla nas chyba. No wiesz, wszyscy już stanęli, a jeden ten gość, wiesz, tam jechał, wiesz, Messiego robił, wiesz. No ja tak już nogę wystawiłem. Nie pozwala na takie akcje. I tak wiesz, nogę wystawiłem i wiesz, ją... Czyli wbiegł nogę twoją w sumie. No tak. Co spodobało? Czerwoną kartę. No tak. No ja, możesz mi to pokaż. Ja też stałem. A chyba miałem to gdzieś, czekaj. Nie no, ja też stałem. Miałem, też i tak wiesz, wystawiłem nogę, wiesz... Nie chciałem, mówię, tam krzywdy zrobić czy coś i on tak biegł i wpadł na mnie. Dobrze? Nie no, wystawił, ale to było już po gwizdku, no bo tu, no tu masz tylko obrazek i ktoś myśli, że to jest faul, w sensie z gry, no, a to nie jest z gry. A to skrobnąłeś go tylko tak, nie? No, cofałeś tak, troszkę. Nogę wystawiłem, wiesz. I co, czerwony dostałeś? No i na parze sprawdził, nie? Pod pociąg wpadł. No wpadł. Bo jak ekipa. Ty, no nie tylko na Matiego tak czekają. Wszystkich tak czekają, kucharz też wyszedł. Specjalnie popatrz, wiesz, popatrzyliśmy. Kwiatka nie masz, czy co? Siema. Szukała nas godzinę, ale znalazła. Nie ma nic więcej niż kurwa. Siema. Witamy, Kamila Grabara. Siema. Powrót na kanał Łączna z Piłką. Siema. Miał być geeky, ale jestem. No i po co takie rzeczy? Trzeba będzie wycinać. Wiem, że będę wystawić. Kiedy ty byłeś na kadrze ostatni raz? Bardzo dawno temu. Przerwa długo, nie? Mm. Ale w piłkę grałem w międzyczasie, nie? Żeby coś grałeś? No. Myślałem, że gram. Chociaż byłeś dwa podejścia do kadry? Były, no. Po raz, jak to było? Raz klub się nie zgodził, a raz tutaj możesz zobaczyć. Jest różnica. No. To ostatni raz, tak. Jak miałeś przyjechać. A za pierwszym Karol Niemczycki chyba do ciebie, nie? Przyjechał. No, była... ale to wiesz, było... Znaczy klub miał prawo, no nie? No bo to już było po tym terminie, gdzie możesz powoływać zawodników z zagranicy. Później już tylko możesz z polskiej ligi, nie? No i trudna sytuacja, też covidowa była wtedy, nie? No to... No tam wiesz, ja byłem zaszczepiony, więc to tam dla mnie to nie miało znaczenia, ale to bardziej polityka klubu, nie? Spoko. Pięknie. Działamy. No przynajmniej sobie przyjechałem potrenować, co? Posiedzieć sobie fajnie w parę dni. Na drugiej oczy na trzeciej. I do klubu wrócić. Tak, to było takie... Przewarka z kurczaka. Nie, nic nie... Siema. 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 Jak tam? Ciebie? Dobrze. Cześć, taki. Siemamy, wy. Taki skórzny, taki jak od igły, tak jakby uczucie, tak jakbym też... Więc wychodzę po prostu i zobaczymy się, nie no, myślę, że ale to zawsze taka dobra wymówka, nie? A, wiesz, żebro, wiesz. Nie zbadać doktor. A, tak, nie, Basia, ale co? Ojej, ojej, tak, dwa dni wolnego. To, i po tym też.
No Julia, jak oglądam highlighty z tego, z Lens, to na pomysł Franio ma to, nie? Lisa Story. Nie, no ale oglądam highlights z Lens, Franio strzela gola, podbiega do chorągiewki i nagle tak. Jeden ciemnoskóry, drugi ciemnoskóry, trzeci ciemnoskóry. The people from UK when they see sun, some deer, they get crazy. They get crazy. Yes, because it's cold all the time in England. I know. At the moment, it's like I went once in Barcelona with the English people. Yeah. Ja tu mam już. Ja nie mam dwa, ja ale ziomka, no. Ale to trzy z jaja. Nie można. Do biodro mi też, wiesz? Regarding our week, okay? Today training, some dynamics like we are used to recover and to clean legs and some fatigue. Tomorrow we have the training in the morning, a nice work of preparation for the Andorra's match. Okay, with to implement what we go to already work today in our dynamics. Then Thursday, we in the morning after breakfast, we go to Andorra, we rest, we have the lunch, we rest, and we have the official training. On Friday morning, we have the activation and a game on the evening. Guys, after that, it's really important. Also not there, but special there, because between on Saturday, traveling we have, the game we made, and the game we have it on Monday. It's really important, guys, to provide good rest, good food, good hydration, physios to recover yourselves to be able to be ready for the game. Huh? Two matches we want to finalize well, but it's really important to have a good focus in everything what we have been done to keep providing this quality. In two corridors. We have, Victor! Wojtek, Hamsz. Oh! Victor, you first? Czeka! Anda Victor! Anda Victor! Anda Victor! Anda Victor! Oh, my God.